Okej, cześć wszystkim, jestem Szycho i witam was w kolejnym odcinku Krzelicz of Legends, w odcinku od Adaza, czyli zdobywamy skrzynkę na bohaterów. W dzisiejszym odcinku gramy sobie naszą Soraką. W poprzednim odcinku też mieliśmy grać Soraką, ale niestety nam mój towarzysz zabrał. Dlatego w tym odcinku się odegramy, no już gramy z po prostu Soraką. Będziemy starać się zdobyć na tej postaci skrzyneczkę. Idziemy sobie na supporta. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Idziemy, od razu dajmy się na bota. Ale byś podał kanał i się... Już napiszemy. Już TV. No i tylko. Już TV. Czaczomen. Sed można Nexta XD. A, można Nexta, spokojnie. Tylko czekaj, aż skończymy tom. Subów. To jest 60. Event Gold 5. Da, mamy Vajosa na DCQ u mnie w teamie, a tam jest Jinx. Ej, na pomocy. To co, nie poszedł mu pomóc ten ADC? Co jest z tym naszym walusem? Chyba nie mam chwila, żeby go filmować. Gdzie ten? Aha, spaliłem flaszę. Soraka. Chyba tam się zagapiłem i nie wziąłem W na pierwszy itemek. Ale może nic się nie stanie z tego powodu. Troszkę mi się zapomniało. Ale pyk. Nie dostaniemy wszystko. Dobra, mamy W. Set dobra, skończyłem grać w LoL'a. Kropka, nie mam co robić, to teraz sobie ogladam. Na Twitchu teraz? I tu. No spoko, to możesz oglądać, będzie mi miło. Ja nie mogę siebie uleczyć dalej, tak? Czyli dalej to nie zostało zmienione. Jeśli o to chodzi. Czemu oni unikają mojego Q? Patrz, jakie niewdzięczne. Ło! Wow. 2 HP! Aha, spoko. Bóg! 5 HP. 6. Ale miałem farta, że to W uniknęłem od Jinx. Dobra, kupimy buty. Albo nie buty. Spotka mamy. Dobra. Gig zabiłeś. O, ma Enekton warte 450 golda. I Bank. Jak on ma iść? Tanka lepiej. Off tank. Różdżka wieków i ten i full tanka potem wystarczy na bombę.
Set, wiesz co, jak chcesz grać lepiej, to mijaj Jinx, bo daje ci słowa i duży DMG i wtedy raczej giniesz. Wiem. Powinienem sobie wyłączyć to, no właśnie to, że miał większą widoczność. Czemu wysłałeś streama, a czemu nie? Mogę cię ghostować. Mapa zasło. Pamięta. Dobra, to wumaksujemy. Niech mnie ghostuje, no mi tam to lata. Dobra, to Jinx jeszcze nie jest takie mocne. No, coś pisze. Jakby bliżej był ten Varus, może by się coś udało zrobić. Podejdź, przyjacielu. O! Dobrze, kół spadło. Czemu to się tak odbija kilka razy? Aha, bo chyba ten od kotka jeszcze leci. Aha, fajnie. Bo tu miał to i tu jeszcze kotka puścił. Przemyślane to było. No, zabijaj coś, przyjacielu. A Mumu idzie na bota do nas. Bez ulta to lipa, dobra, nie ma co. Nie powinien się od razu w kół w niego tak wbijać, powinien podejść na początek. Celawek. Sed lepiej skręcić niż bułę dostać. No to powinno się mu najpierw podejść delikatnie, dopiero potem jak gostek ucieka, to do niego kół. Jedność był blisko, więc nie musiał się na niego tak rzucać agresywnie. Dobra, nie ma bota. Lepiej skręcić niż bułę dostać. Pewnie tak. Aha, bo tu jest ten. Bo tam nic nie dało. No to już są damage'e poważne. No już ma kawło, no to już będzie coś Jinx zbiła. Tego mojego kół wykilał. Podbierz, podbierze. Będziesz odważny? Uciekł. Myślałem, że pod wieżą się będziemy czaskać. Niewielkie obrażenia, ale zawsze coś z tego kół. Rywalnie. Czaczomen. Sed pranked. Pranked. No, a zanim on puści to, zanim ona puści ta kół, to... Minie te 3 sekundy. Tylko czekać, aż się ten... Fiddlesteak rzuci na nas ultem pod wieżą. Celawek. Sed, ostatnia rzecz i ci nie przeszkadza mnie, bij minionów jak ADC jest obok, bo o wiele gorzej się mu farmi. Celawek. Sed, bo nie wyrabia. Nie no, spoko. Specjalnie mu biję te minionki, dopiero mam 7 farmy.
by nie spamuje z tego kół. Dobrze, żyje bez ulta mojego. O, dobrze, jeszcze ten ult od Jinx. Chybiony. Może coś? Dobra, Zonia. No co z tego? A, Boże. Nic. Ten się obronił tym zegarkiem. Przetrzymał, widać, ten zegarek na kryzysową sytuację. Co nam idzie, się dzieje? Lux puszuje. Dobra, może ja też cofnę. Ja też cofnę. Możemy kupić to, buty. No i dobra. Wracamy na linię. Celawek. Set, skupiaj się bardziej, obijać i robić presję, nic pić miniony. Okej, postaram się. Dobra, Zoja, tylko na farmie ten Vales przegrywa z tą Jinx. No i Vales się widać inaczej już będzie składać. Mogę tu wejść? Mogę. Rzucamy bananami. Sześć. Ja, czy uda się zdobyć w tym odcinku skrzynkę? Ale się rzuciłeś na niego. No, gdzie on tam ucieka? Nie, dobra, bez sensu. Nawet nie było ulta tracić. Powinienem to przeżyć. No, spierdzieliłeś akcję, Varus. Niepotrzebnie. Trzeba było ostrożnie podejść, przewidzieć, że on ma ulta. Dobra. Nam idzie spoko, 3-0. Nie mam jak tu podejść. No, już powinien się wbić. Dawaj ten Amumu. No już za późno, widzę cię. Od razu trzeba było, kolego, nie ma na co czekać. No to jest dalej SS. Bo ich już nie ma. Celawek. Set, to nie on tak uciekał, tylko dostał fira od Fidla i nie zdążył nic zrobić. No to chyba, że tak. Chyba Q czy E? A może E? Szkoda, że ja się nie mogę healnąć. Chyba nie idźmy tam, bo nie wiadomo, co tam jest. Chyba jakbym proponował się wycofać. Muszę jakieś wardy kupić jeszcze, by coś tu wstawiać. O, panie. A, nie udało mi się go wykilować. Ło! To Lux ładnie przydziałała dwa kile.
niezbyt to fajnie wyszło. Nie ma damage'u tak za bardzo. Nie wiem czemu ten wariusz tak się składa dziwnie. 24 fajmer takie, czy nic nie ma porządnego. I to mi daje wady. Huragan kupuje, ale na pierwszy item bez sensu. Po co ci szybko, że atakuje, jak nie masz damage'u? Celawek. Setku to lepszy poke i mniejszy cooldown, a Efa mniejszy cooldowny i niewiele większy DMG. Celawek. Set 2 maksuj Q. Czyli na YouTubie masz darmowego subka. Czemu darmowego subka? Moja dalina tam 7-5, widzę, że rynek to nam ciupie. Są tu wardy jeszcze w tej grze? Nie ma tu żadnych ładunków. No więcej razy, patrzcie, 3 razy się to podbijało. Ładny bezsens. Może w ogóle tak 50 razy niech się podbija. Celawek. Set Badisma, DMG z pacywki. Wadis ma. Jaki Wadis? Walus. Muszę go trafić, żeby HP odzyskać. No, wiedziałem. No nawet taki widać i gry mocny na supporcie. No ciupaj go. A nie masz ulta, szkoda. Są tu wardy jeszcze w tej grze? Czemu nie ma tego warda? No dobra, to się odnowiło, okej, okay, to już mam wardy. Odkupienie, może to trzeba składać. Jinx, co ma 1-0-1. Tam Fiddlestick ma 5-1. Dobrze, ultuj. Dobra, udało się zabić, już nie chciałem dobijać. Celawek. Set free correcta, jak Fiddle rzuca kruka, to odejdź od Warusa i nie będzie się odbijał. No tak. Można zawsze odejść. No spaliłem flasze niepotrzebnie. Nie chciałem ją jeszcze z F zeslałować, tam Jinx. Nie wiem, czy opłacalny jest Huragan na Warusa na pierwszy itemek. Można było najpierw coś w damage zainwestować. Ale jak już tak poszło, to trudno. Smoka w ogóle żadnego nie mamy. Smok się pojawi za 19 sekund. Dobra. Dobra, zostawmy tego, tą linię już. Nie ma sensu tu stać. Właśnie, dawaj szybko, cofamy, bo już idą na nas. Uhu. Myślałem, że tu wejdzie. Muszę sobie to włączyć. Set mogłeś chwilę dać Amumu i wóz dostał 150 golda z asysty. O, widzisz.
Mogłem. Ale to, że dam heal'a, to też liczy za asystę? Trochę tak dziwnie. Nie sądzisz? Życzenie moje też nic nie daje. O! A, mogę uniknąć tego ulta. Myślałem, że już nie jestem na linii strzału. Minimalna kwiatka w dół i bym przeżył. Feeder z tego obija z tego ulta i tych swoich speli. Ja muszę to odkupienie kupić, przyda się na pewno. Nie trafiamy ku Amumu. 15 do 17. Widzę, że tu top i na midzie nam kalią gry. Nawet z farmą są w miarę spoko. O, oho, elo. O. Dobra, udało się go chilnąć. Dobra, jest git. Nie jest najgorzej. Praktycznie porówno. Nie ma smoka znowu. A, właśnie teraz zabili. Spóźniliśmy się. Oho. Dobra, legendarny kill Soraki. Zostań, nie wracaj się. Po co? Teraz cię wyhealam. Celotek. Set tak, bo masz kotka jak runkę i dajesz shielda jak dasz heala i chyba nie miał nawet full HP. O, skoro tak mówisz, to mogę dać. Dobra, puszczujmy tu linię, bota. Weź sobie na tym Amumu jakąś różdżkę wieków zeskładaj, poskładaj sobie. Zawsze to jakieś AP będziesz miał. I HP z tego. Albo Zonie, czy coś takiego. Ale różdżka wieków chyba lepsza. Ja zawsze ją na Amumu składałem. Zawsze to więcej mamy. Jest E uderzenia i SQ. Podczas kolczuga. Bo nie wiem, czy jest sens tą wieżę puszować. Możemy zaraz dostać plecy. Ło. Dobra, to był ult. Bym się cofnął. Dawaj, cofamy szybko, może zdążymy. Chyba ja zdążyłem. A, nie wierzę, nie widzieli nas. Beka. Celawek. Set maska, bo też większy DMG jest up. Celawek. No, maska też. Set zobacz. Ja nigdy nie składałem maski na Momo. Ale no. Zawsze tak bardziej ta różdżka wieków zawsze chodziła z moim buildzie. Dawaj, papin, dawaj. O, dobrze. A to był flash. Elo. Mogę za 2 minuty. Misclick. A co misclick z tym flashem? A. Tak jakby takie nieprzewidziane, ale uratowane. Weźmy tą wieżę. 118 z bananów. Celawek. Seb, jak chcesz DMG i rezisty. Ej, weź nas, odcisz, bo my gadamy do ciebie. Nie, nie będę was odciszał. Bez urazy tam, ale wolę sobie tak sam gadać.
bo potem będzie w nagraniu, że za głośno jesteście, że krzyczą, bla bla bla, do pajasia. A tak to sobie sam po prostu na spokojnie gadam o tej sytuacji, co się tu dzieje. No, weźmy tą wieżę. Support Fiddle. Niby support. Pewnie nie gadam, a jak coś, to cicho. A, już ja znam wasze cicho. A, w control. No jakby tam wbić. No weźmy tą wieżę. Oni to raczej nie podbiją. No mogę go wychilać? Jest jeszcze do chilania. Chilamy. Chilamy wszystkich, jestem lekarz. O! Dobra, niepotrzebnie. O, bo ten walus tam oczek gdzieś na dół. Dobra, smoka zrobili. Co ten Amumu? Weźmiemy tą wieżę? Ja mam mało HP, spadnę, ale zostanę jeszcze. No chodź tym Valiusem tutaj. Gdzie wykilał, teraz Achri. Bion free. Ło! No co oni wieżę? Nie dam na nim szału. Set, teraz wszystko było git. No to nieważne. Wszystko było git. No to dobrze. Polecam serdecznie. Pustoszenie. Podaż znowu. Odem od tego ulta. No ale odkupienie mam. Ognisty tybularz. To też można by kupić. Plus 8 siły lecienia i touch. Możemy też to złożyć. No umiałem. Osiem. Patrzę, czy ktoś ma możliwość zdobycia skrzynki za ten mecz na sytuację w tej minucie. Na razie chyba Achim ma szansę na SK. No i moja Nekton chyba nie, bo ma za dużo deadów. Achim tylko teraz. Dobra, to tylko Achim trzeba healać. O ile sobie nie zepsuję statystyk, no to ona ma szansę na SK. Czemu nie mogę stawić Balda? Dobra. Dwa typy, o ładnie. Chyba wychilam go. Nie zdążyłem. No ale ult poleciał i tak. A to co? Nie chcesz? No tak, co skrzynkę. Może się odsuń? A, mogę jeszcze tą trójkę użyć na Nektona. Ale nie, to za długo trwa, zanim bym to użył, to on już by padł. Dobra, mamy wieżę. Celawek.
Sed zrób trybulasz, trygiel i rabadon lub coś pod tanka XD. Coś pod tanka. Co tam jest, czego tam jest dużo? Co tam jest tak zmieszane? Chodź tu ktoś. Gdzie są wszyscy? No można by się na Bajona nawet przyczaić w tym momencie. Bo tak na razie stoimy i nic nie robimy. Jest tylko czekać, aż Lux mnie złapie. Klatkę. O, będzie bite. No elo? No właśnie. Nie, bez sensu troszkę wyszło teraz. Lux ma damage. A tam wszyscy mają damage. Ło, nie trafione to kół, a szkoda. Celawek. Sedno to Rabadon, bo większy heal. Można by Rabadon, ale... No ale sobie to jeszcze złożę, ten odniosę ty bulasz. Czekaj na team. Trzeba iść całą piątką niestety. Żeby coś zrobić, smok za 5 sekund. Nie miałem co robić w trzech gdzieś. Znowu nie ma smoka. Muszę tam Jinx porobić. Czemu ja nie mogę na siebie dać chwila? Czemu to zostało kiedyś zmienione? To jest taki minus na tej postaci, że nie mogę sam siebie uleczyć. Set mógł już dawno do bazy wrócić XD. O, tam puszuje jednak ton. Dobra, zabił. Ja tu ratuję bota. Już nie mogę nic za bardzo zabić. Będzie ten inhibitor? Mam ulta jeszcze. Dobra, zultuję go. Coś to da? Uratuję go? Jest, padł! Nie wierzę. Bóg tego. Taki, mój heal. Przyczyniłem się do twojego pusha. Możesz mi podziękować na czacie. A to tylko... Aha, to jest tylko tu. To z tego i tak bym go nie uleczył. Z tej pozycji. Ale praktycznie kończą tą grę. Ale pyk. A co tam się wydarzyło, że ten padł? Zobaczmy ten koniec. A jeszcze chyba nie będzie koniec. Chociaż... Można by tam iść już. Nie, już nie ma sensu tu stać. O, nawet idą wielkie minionki. Są oznaczone taką kropką. Zabijcie to. Pyk, pyk, pyk. Oleci łód. Dostanę? A nie, szkoda. Dobra, udało się wygrać. Jeszcze tylko sprawa, czy będzie skrzynka. Także dajmy sobie kontynuuj. Już tylko nam się przełączy i sprawa skrzynki będzie rozwiązana. Tak? Tak, tu Mordalinę dostaje ten, honorka. I chyba Achi powinna dostać skrzynkę.
Teraz się przekonamy. Jest skrzyneczka, ok. Dobra, mamy skrzynkę za ten mecz. Jednak Renekton dostał eskę. Także dzięki Renekton, a my spotkamy się w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy grać Tahm Kench'em w drugiej części. Pa, pa!